Gorąco zapraszam wszystkich Państwa, by przyjść i zagłosować na projekt budżetu obywatelskiego budowa ścieżki przyrodniczo-historycznej o numerze 27. Jest to projekt bowiem bardzo potrzebny wszystkim nam. Z parku korzystają wszyscy mieszkańcy Tarnobrzega, od najstarszych po najmłodszych, zarówno lokalni artyści, jak i sportowcy. Projekt zakłada utworzenie 10 tablic informacyjnych oraz mniejszych tablic stylizowanych, tak by się zgadzało wszystko ze stylem, motywem zamku Tarnowskich w Parku Dzikowskim, a także dwóch ław, dzięki którym będzie można sobie spokojnie usiąść i kontemplować otaczającą przyrodę. Regionalne Centrum Promocji Obszaru Natura 2000 promuje pomysł pani Anny Stec, projekt budżetu obywatelskiego, z jednego powodu, z powodu jego treści, z powodu treści dotyczących przyrody Parku Dzikowskiego, który otacza naszą jednostkę. No, jesteśmy jednostką promującą ochronę przyrody w regionie, więc niejako bardzo byśmy też na tym projekcie skorzystali. Jest to bardzo fajny pomysł, który połączy kwestie historyczne parku z jego walorami przyrodniczymi. Pokaże treść, może pokaże ciekawostki, bo wiem, że są ciekawe tematy do przedstawienia właśnie na tych tablicach, a jednocześnie na drobnych tablicach gatunkowych pokazałby wartościowe gatunki roślin, które tutaj posiadamy w parku, w arboretum. Jednocześnie dwie ławy, bardzo fajny pomysł, dwie ławy drewniane, potężne, które pomogłyby tak jakby w połowie ścieżki przysiąść, odpocząć, pokontemplować otaczającą nas przyrodę. Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega jak najbardziej wspiera tego typu projekty. Po pierwsze, park nieodzownie od XVIII wieku związany jest z tym zamkiem. Wiadomo, że zmieniał się przez stulecia, najbardziej w XIX wieku. Dlatego współcześnie warto też właśnie mówić o tych historycznych ścieżkach i w ogóle o historii parku i ogrodu w Dzikowie, który no dzisiaj stał się takim parkiem miejskim dla każdego mieszkańca Tarnobrzega i turysty, który tu przyjeżdża. Dlatego ten projekt jest bardzo istotny, bo wspiera zarówno otoczenie muzeum, które przyjmuje tutaj z roku na rok coraz więcej turystów, przy okazji wspiera też działalność edukacyjną, przyrodniczą, no i naukową Centrum Natury 2000, które jak najbardziej z nami tutaj przy tym projekcie wspólnie, myślę, że może zrobić wiele. Park jako miejsce takie naturalne wokół najważniejszego zabytku, czyli zamku w Dzikowie, jest też miejscem, który jest bardzo często odwiedzany przez mieszkańców. Wydaje nam się, że powinni oni poznać też historię tego miejsca. Liga Ochrony Przyrody w Tarnobrzegu rekomenduje projekt budżetu obywatelskiego numer 27 pod nazwą budowa ścieżki przyrodniczo-historycznej w Zamku Dzikowskim. Rekomendujemy ten projekt przede wszystkim z tego, że widzimy w nim wielki potencjał i cel takiej szerokiej edukacji ekologicznej. Powstaną wspaniałe tablice edukacyjne. Będziemy mogli wszyscy poznawać naszą tutaj otaczającą przyrodę. Myślę, że każdy, kto tutaj zwiedza nasz Park Dzikowski, Zamek Dzikowski, będzie mógł poznawać wspaniałe gatunki roślin i zwierząt. No mamy tutaj przykład pięknego miłożęba japońskiego, którego każdy na pewno widział, ale nie każdy pewnie wie, jakie tutaj są gatunki. Są wspaniałe drzewa, tak jak tulipanowiec amerykański, metasekwoje, platany. Mamy wspaniałe gatunki zwierząt, jak kumaki nizinne, traszki, dzięcioły zielone. To wszystko w tym parku jest. Warto by było, żeby poprzez takie tablice edukacyjne, obrazowo, w łatwy i czytelny sposób przedstawić to, co tutaj jest najpiękniejszego, najcenniejszego.